i jego droga jest w świątyni. Wykład 26. Świątynia Antychrysta, część 2. Módlmy się. Nasz Ojcze i nasz Boże, raz jeszcze przychodzimy przed Twój tron, ponieważ potrzebujemy Twojej pomocy. Jest to bardzo, bardzo ważny temat o Antychryście, zasiadającym w świątyni Boga. Dlatego potrzebujemy boskiej mądrości, potrzebujemy zrozumienia z wysokości. Prosimy zatem o Twą obecność przez służbę Ducha Świętego. Proszę Cię, Panie, abyś dał nam czułe serca i otwarte umysły, abyśmy przyjęli prawdę taką, jaka ona jest w Jezusie. I dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy, gdyż prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Podczas ostatniego studium analizowaliśmy, co Biblia ma do powiedzenia o Antychryście. I studiowaliśmy ustęp autorstwa apostoła Pawła, który znajduje się w drugim liście do Tesaloniczan 2. I generalnie zauważyliśmy, że w chrześcijańskim świecie są dwie idee odnośnie tożsamości Antychrysta. Pierwsza idea jest taka, że Antychrystem był złośliwy osobnik, który powstał w czasach starotestamentowych. Znany jako Antioch Epifanes, żył on w latach 171 do 164 przed naszą erą. Inni chrześcijanie, głównie konserwatywni chrześcijanie, wierzą, że Antychryst przyjdzie w przyszłości jako złośliwy osobnik, który powstanie i zasiądzie w odbudowanej żydowskiej świątyni po pochwyceniu Kościoła. Innymi słowy, dla większości chrześcijan na świecie Antychryst albo już przyszedł w odległej przeszłości, albo że Antychryst jeszcze nie przyszedł. Jednak podczas ostatniego studium zauważyliśmy, że pierwszy etap Antychrysta już miał miejsce w historii chrześcijaństwa, ponieważ Biblia mówi nam, że Antychryst miał zasiąść w świątyni Boga, a świątynia Boga symbolizuje Kościół. A zatem jest to system, który twierdzi, że jest lojalny wobec Jezusa Chrystusa, ale faktycznie dokonuje zdrady wobec Jezusa Chrystusa, pomimo iż rzekomo Mu służy i Go głosi. Zechciejmy zacząć dzisiejszy wykład tam, gdzie ostatnio skończyliśmy. 2 Tesaloniczan 2:5 mówi nam, że apostoł Paweł powiedział już te rzeczy Tesaloniczanom. Oni już wiedzieli to wszystko, co studiowaliśmy ostatnio. Zwróćcie uwagę na 2 Tesaloniczan 2:5. Apostoł Paweł mówi tu, czy nie pamiętacie, że gdy jeszcze byłem z wami, mówiłem wam o tych sprawach? Innymi słowy, to dla was nic nowego. Już wam przecież mówiłem o Antychryście. A potem apostoł Paweł zaczyna mówić o tajemniczym powstrzymującym. To jest coś, co powstrzymywało Antychrysta przed zamanifestowaniem się, przed faktycznym objawieniem siebie takim, jakim jest. Przeczytajmy ten werset, 2 Tesaloniczan 2:6. A teraz wy wiecie, widzicie, oni to wiedzieli, widzieli, kto był powstrzymującym. A teraz wy wiecie, co go powstrzymuje, aby się on, to jest Antychryst, mógł objawić w swoim własnym czasie. Jak już zauważyliśmy na ostatnim studium, wielu chrześcijan mówi, cóż, widzicie, użyty tu zaimek osobowy on wskazuje, że to jest jedna indywidualna osoba, ponieważ użyty jest zaimek osobowy on. Odkryliśmy jednak ostatnim razem 4 powody, dla których użyty jest zaimek osobowy on i że to nie oznacza, że jest mowa o jednej osobie, ale o sukcesji osób. Innymi słowy, jest to system. Jest tu pewien ciekawy szczegół, a mianowicie to, że apostoł Paweł tak naprawdę nie zidentyfikował tego powstrzymującego z imienia. Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że powstrzymującym jest Duch Święty. Także gdy Duch Święty zostanie zabrany, wtedy Antychryst się zamanifestuje. Ja jednak nie wierzę, jakoby to, co powstrzymuje Antychrysta przed objawieniem się, był w istocie Duch Święty. Bo gdyby to był Duch Święty, to apostoł Paweł nie miałby żadnego problemu ze zidentyfikowaniem go. Ale apostoł Paweł wyraża się w tym miejscu dość niejasno, ponieważ mówi, wy wiecie, co go powstrzymuje, aby się on mógł objawić w swym własnym czasie. Inaczej mówiąc, z jakiegoś powodu apostoł Paweł nie identyfikuje powstrzymującego dokładnie z imienia. Zwróćcie teraz uwagę na komentarz, którego autorem jest wybitny komentator Biblii, Albert Barnes. To bardzo sławny komentator biblijny. Oto co miał do powiedzenia o znaczeniu powstrzymującego, który powstrzymywał człowieka grzechu od zamanifestowania się. Oto co pisze. Wśród pierwotnych chrześcijan wierzono,
że tym, który przeszkadzał, czyli powstrzymywał, który przeszkadzał powstaniu człowieka grzechu, było cesarstwo rzymskie. Dlatego też modlili się o jego pokój i pomyślność. Gdyż wiedzieli, że gdy cesarstwo rzymskie ulegnie rozkładowi i rozpadnie się na kawałki, nie zapomnijcie tego wyrażenia, i rozpadnie się na kawałki, wtedy imperium człowieka grzechu powstanie na jego gruzach. Innymi słowy, powstrzymującym było cesarstwo rzymskie. Kiedy cesarstwo rzymskie pękło lub podzieliło się na wiele kawałków, wtedy powstało nowe imperium, imperium Antychrysta. Aby zrozumieć, czym jest powstrzymujący, musimy cofnąć się do starotestamentowego proroctwa, o którym mówił apostoł Paweł. Czy pamiętacie, jak na ostatnim studium mówiliśmy troszkę o małym rogu? Mały róg, który myślał, że może zmienić prawo Boże i który rządził przez 1260 lat. Prawdą jest, że Daniela 7 ukazuje nam jasno i wyraźnie, że cesarstwo rzymskie rozpadnie się na kawałki, a potem, gdy już rozpadnie się ono na kawałki, mały róg, czy też antychryst, powstanie. Właściwie to przeczytajmy z Daniela 7, od 23 do 24. Zatem powiedział, czwarta bestia będzie czwartym królestwem na ziemi. Co ta czwarta bestia symbolizuje w Daniela 7? Pamiętacie? Babilon, Medopersja, Grecja i co? I Rzym. Bardzo dobrze. Jest zatem napisane. Zatem powiedział, czwarta bestia będzie czwartym królestwem na ziemi, które będzie odmienne niż wszystkie inne królestwa i pożre całą ziemię, podepcze ją i skruszy na kawałki. Zwróćcie teraz uwagę, co miało stać się z tym imperium. 10 rogów to 10 królów, którzy co? Powstaną z tego królestwa. Czy zatem królestwo Rzymu miało ulec rozpadowi, podziałowi? Zdecydowanie. A potem kto miał powstać, gdy imperium rozpadło się na kawałki? Aha, napisane jest dalej. A inny powstanie po nich. Będzie on odmienny od poprzednich i pokona 3 królów. Zaczynacie rozumieć? Oto jest powstrzymujący. Kiedy powstrzymujący zostanie usunięty z drogi, Antychryst się objawi. Odkryliśmy, że wcześniej chrześcijanie wierzyli, że gdy cesarstwo rzymskie rozpadnie się na kawałki, powstanie imperium Antychrysta. Czy mieli rację? Czy ich myślenie było prawidłowe? Z całą pewnością tak. Nawiasem mówiąc, Apokalipsie 13, udajcie się tam ze mną, Apokalipsa 13, werset 2. Zauważamy tam tę samą sekwencję. Cesarstwo rzymskie przekazuje swój tron i władzę bestii, która jest tym samym, co mały róg. Przeczytajmy to, Apokalipsa 13:2. A bestia, która jest tym samym, co mały róg, którą zobaczyłem, bestia, która rządziła przez 42 miesiące lub 1260 lat, była jak pantera, jej łapy były jak łapy niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I teraz uważajcie, smok, czyli czwarta bestia, która symbolizuje cesarstwo rzymskie, dał jej swą co? Swą moc, swój tron i wielką władzę. Skąd zatem Antychryst pozyskał swoją władzę? Otrzymał ją od czwartej bestii. Otrzymał ją od smoka. Zatem Antychryst powstaje po upadku bestii smoka. Po tym, jak bestia smok została podzielona na 10 królestw. Czy to jest jasne? Zatem proroctwa Daniela i Apokalipsy 13 wyraźnie pokazują sekwencję. Ta sekwencja jest taka. Rządzi cesarstwo rzymskie. Potem cesarstwo rzymskie dzieli się na 10 królestw lub rozpada się na 10 królestw, a potem powstaje Antychryst. Zatem pytanie brzmi, co powstrzymywało Antychrysta przed objawieniem się? Musiała to być poprzednia potęga. Musiało to być cesarstwo rzymskie. Nadążacie za mną, czy nie? Innymi słowy, jest to poprzednia potęga. Gdyby poprzednia potęga rządziła, to nowa potęga nie mogła rządzić. Poprzednia potęga musiała zostać usunięta z drogi. A wtedy Antychryst mógł się objawić. Zapytam was teraz, czy Antychryst, a przynajmniej duch tego Antychrysta, chciał się objawić już za dni apostoła Pawła? Zdecydowanie, bo mówił on, że jest coś, co go powstrzymuje.
Za dni Cesarstwa Rzymskiego nie można mieć czegoś powstrzymującego tę potęgę, jeśli tej potęgi by tam nie było. A więc generalnie to, co tu mamy, to duch Antychrysta pragnący się objawić. I już tam był, za dni apostoła Pawła, czekając tylko na to, by się objawić. Czy chodzi zatem o Antychrysta w przyszłości, który pojawi się po pochwyceniu Kościoła? Nie. Ta potęga Antychrysta już chciała objawić się kiedy? W dniach apostoła Pawła. On już czekał, by objawić swą potęgę. Pozwólcie, że podam wam nieco historii. Będę czytał mnóstwo cytatów historyków w tej prezentacji. Dlatego dałem wam kopię wykładu, abyście mogli za tym podążać. Chciałbym teraz przejść nieco przez historię. Cesarstwo Rzymskie około IV wieku naszej ery zaczęło być najeżdżane przez barbarzyńskie plemiona z północnego sektora imperium i zaczęli kroić to, co było cesarstwem rzymskim. Faktycznie w roku 476 cesarstwo rzymskie zostało pokrojone na 10 kawałków. W tym roku, w 476, upadł ostatni cesarz cesarstwa zachodniego. Nazywał się Romulus Augustulus. Po nim nie było już żadnego cesarza w Rzymie. Na krótko przedtem Konstantyn przeniósł stolicę swego królestwa do Konstantynopola, dzisiejszy Stambuł, we wschodnim cesarstwie rzymskim. I gdy odszedł do cesarstwa wschodniorzymskiego, cesarstwo zachodnie znalazło się w łasce plemion barbarzyńskich. Nie było cesarza, nie było prawa, nie było porządku. Wszędzie katastrofa, wszędzie anarchia. Pozwólcie, że przeczytam wam kilka wypowiedzi historyków na temat tego okresu. Alexander Clarence Flick w swojej książce The Rise of the Medieval Church, strony 168 i 169, pisze tak: przeniesienie stolicy cesarstwa z Rzymu do Konstantynopola w roku 330 pozostawiło zachodni kościół praktycznie... Co? Czy to jest ważne słowo wolnym? Jeśli by pozostawiony wolnym, to jaki był wcześniej? Był powstrzymywany, oczywiście. Praktycznie wolnym. Od czego? Od cesarskiej władzy. Co go zatem powstrzymywało? Władza cesarska. Napisane jest dalej. Przeniesienie stolicy cesarstwa z Rzymu do Konstantynopola w roku 330 pozostawiło zachodni kościół praktycznie wolnym od cesarskiej władzy, by móc rozwinąć własną formę organizacyjną. Biskup Rzymu, słuchajcie teraz tego, na tronie kogo? Ach, więc jest to kontynuacja Rzymu, prawda? Na tronie Cezarów był obecnie największym człowiekiem na Zachodzie i szybko został zmuszony, aby stać się przywódcą politycznym, jak również duchowym. Inny historyk, Philip Schaff, jeden z największych historyków Kościoła w dziejach, ma do powiedzenia to. Kiedy Cesarstwo Zachodnie wpadło w ręce barbarzyńców, biskup Rzymu, którego później nazywano papieżem, był jedynym ocalałym spadkobiercą imperialnej przyszłości. Lub, jak to ujął Hobbes w swej znanej sentencji, duch zmarłego cesarstwa rzymskiego zasiadł w koronie na jego grobie. Interesujące, nieprawdaż? Co zatem zajęło miejsce cesarstwa rzymskiego? Było to rzymskokatolickie papiestwo. Kolejny komentarz. Ten napisał rzymski katolik James Conroy w czasopiśmie American Catholic Quarterly Review. Pisze on długie wieki temu, kiedy Rzym przez zaniedbanie zachodnich cesarzy pozostawiony został na łasce barbarzyńskich hord. Rzymianie zwrócili się do jedynej osoby o pomoc i ochronę i poprosiły go, aby nimi rządził. W ten oto prosty sposób najlepszy ze wszystkich tytuł do królewskiego prawa rozpoczął doczesną suwerenność papieży. I pokornie wkroczywszy na tron Cezara, słuchajcie tego, i pokornie wkroczywszy na tron Cezara, zastępca Chrystusa podniósł berło, przed którym cesarze i królowie Europy mieli z szacunkiem kłaniać się przez tak wiele wieków.
Ostatni cytat, którego autorem jest Douglas Auchincloss, z jego artykułu City of God and Man w magazynie Time, to jest z roku 1960, oto co ma do powiedzenia. Wszyscy barbarzyńscy najeźdźcy szturmowali bramę miasta Augustyna. Chodzi o Hipponę w północnej Afryce. Kiedy ten święty zmarł w roku 430, północnoafrykańskie miasto Hipona było jednym z ostatnich zaatakowanych placówek cesarstwa. Rzym już dawno utonął. Zaledwie 4 lata wcześniej Państwo Boże, świętego Augustyna, położyło to logiczne podwaliny dla Kościoła, aby wkroczyć w pustkę pozostawioną przez upadające cesarstwo rzymskie. Rozumiecie to? Co zatem powstrzymywało Antychrysta przed objawieniem się? Powstrzymywało go istnienie cesarstwa rzymskiego. Widzicie, kiedy rządziło cesarstwo rzymskie, kiedy mieliście cesarza na zachodzie, wtedy Antychryst nie mógł rządzić. Cesarz musiał zostać usunięty. Pierwszy do tego krok był wtedy, gdy Konstantyn przeniósł stolicę do Konstantynopola. Drugi krok był wtedy, gdy barbarzyńcy zaczęli kroić cesarstwo, czego kulminacją było obalenie ostatniego cesarza w roku 476. W tym momencie cesarstwo upadło. Zostało podzielone na 10 królestw, a teraz powstrzymujący został już zabrany z drogi i Antychryst mógł się objawić i wypełnić pustkę pozostawioną przez Rzym. Przeczytam wam teraz kilka wypowiedzi wczesnych ojców Kościoła. Żyli oni na krótko przed tym okresem, a niektórzy z nich żyli podczas tego okresu. Wiedzieli, kim był powstrzymujący. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia Tertulian. Był on jednym ze słynnych ojców Kościoła. Powiedział to, albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości. Tylko, że ten, który teraz przeszkadza, musi co? Musi przeszkadzać, aż będzie co? Aż będzie usunięty z drogi. Czy on cytuje 2 Tesaloniczan 2? Z całą pewnością. To właśnie komentuje. A teraz zwróćcie uwagę na jego pytanie. Jakaż mogła być inna przeszkoda niż państwo rzymskie, którego upadek poprzez rozsypanie się na 10 królestw prowadzi Antychrysta na jego własne gruzy? A wtedy objawi się ów niegodziwiec. Czy to jest jasne? Zdecydowanie jasne, jak słońce. Tertulian rozumiał, że tym, co przeszkadzało w objawieniu się Antychrysta, było istnienie państwa rzymskiego. To była przeszkoda według niego. Zwróćcie teraz uwagę, co Tertulian powiedział na innym miejscu. Macie podane odnośniki do tego wszystkiego, gdybyście chcieli to sprawdzić. Powiedział on, kres wszystkich rzeczy, grożący strasznymi nieszczęściami, jest opóźniany jedynie przez co? Przez trwanie istnienia cesarstwa rzymskiego. Co zatem miało się stać, gdy cesarstwo rzymskie zostanie usunięte z drogi? Powiedział grożący strasznymi nieszczęściami. Co stało się, gdy barbarzyńcy zajęli cesarstwo rzymskie, zachodnie? Nie było prawa. Powiedzieli zatem do biskupa Rzymu, a może ty byś rządził nad nami, zaprowadziłbyś jakiś porządek? Zobaczcie, co miał do powiedzenia Ambroży. To jest kolejny ojciec Kościoła, Ambroży. Powiedział, po upadku, po rozpadzie cesarstwa rzymskiego objawi się Antychryst. Posłuchajcie również, co miał do powiedzenia Chryzostom. A to jest tylko próbka tego. Mamy około 3 strony cytatów z ojca Kościoła, gdzie rozumieli oni, że potęga, która przeszkadzała lub powstrzymywała, było cesarstwo rzymskie. Chryzostom powiedział, kiedy cesarstwo rzymskie zostanie usunięte z drogi, czy to jest język 2 Tesaloniczan 2? Zdecydowanie. Kiedy cesarstwo rzymskie zostanie usunięte z drogi, wtedy przyjdzie Antychryst. I naturalnie, gdyż tak długo, jak trwa lęk przed tym imperium, nikt dobrowolnie się nie wywyższy, lecz gdy ono się rozpadnie, gdy imperium się rozpadnie, wtedy on zaatakuje anarchię i będzie usiłował przyjąć rząd zarówno kogo? Ludzki, jak i Boży. To interesujące, iż ojcowie Kościoła wierzyli, że powstrzymującym było co? Że powstrzymującym było cesarstwo rzymskie. Rozumiemy teraz powód, dla którego apostoł Paweł nie zidentyfikował powstrzymującego z nazwy.
Co by było, gdyby apostoł Paweł powiedział Tesaloniczanom: no wiecie, powstrzymującym jest Cesarstwo Rzymskie, ale Cesarstwo Rzymskie jak tylko zostanie usunięte z drogi, wtedy objawi się Antychryst. Jaki by wtedy był problem? O, wtedy zadarłby z Cesarstwem Rzymskim, nieprawdaż? Bo wtedy Cesarstwo Rzymskie powiedziałobym: mam zostać usunięte z drogi? Czy ty promujesz ideę, że Cesarstwo Rzymskie upadnie? Zostałby oskarżony o wszczynanie buntu przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu. Dlatego apostoł Paweł napisał: wiecie, co go powstrzymuje. I co wie Kościoła wiedzieli, co powstrzymywało. Ale Paweł nie identyfikuje powstrzymującego z nazwy, bo gdyby to zrobił, ścigałoby to prześladowania na chrześcijan. Rozumiecie ten powód? Gdyby miał być to Duch Święty, to po prostu by powiedział: Duch Święty go powstrzymuje, ponieważ dla Rzymian ta idea nie byłaby trudna do przyjęcia. Chciałbym teraz przeczytać wam interesującą wypowiedź, właściwie kilka wypowiedzi rzymskokatolickiego kardynała. Nazywał się kardynał Henry Edward Manning. Żył w XIX wieku. Nawrócił się ze wspólnoty anglikańskiej do kościoła rzymskokatolickiego. Mniej więcej w tym samym czasie, co John Henry Newman. Również nawrócił się ze wspólnoty anglikańskiej do kościoła rzymskokatolickiego. I nie wierzę, aby, a faktycznie nawet wiem, że kardynał Manning nie zdawał sobie sprawy z implikacji tego, co mówi w tych wypowiedziach. On tego nie rozumiał. Gdy jednak czytamy to uważnie, to rozumiemy doskonale, że pisze on o usunięciu cesarstwa. I faktycznie mówi, że Kościół rzymskokatolicki jest tym przypowiedzianym antychrystem. Nawet jeżeli tak nie mówi i w to nie wierzy, ale zwróćcie tylko uwagę na język. Pierwsza wypowiedź pochodzi z jego książki Doczesna władza namiestnika Jezusa Chrystusa. We wstępie do swojej książki pisze te słowa. Słuchajcie uważnie. Porzucenie Rzymu, mowa jest tu o przeprowadzce Konstantyna na wschód. Porzucenie Rzymu było czym? Co musi się stać zanim zostaniesz oswobodzony? Musisz być powstrzymywany, prawda? Pisze on zatem, porzucenie Rzymu było oswobodzeniem pontyfików, czyli papieży. Czy rozumiecie, co on pisze? Bo on nie rozumie, co pisze. Nie rozumie tej implikacji, jak odnoszą się one do Tesaloniczan 2. Zwróćcie teraz uwagę, co mówi dalej. Opatrzność Boża zezwoliła na kolejne następujące najazdy. I teraz wymienia kilka barbarzyńskich plemion. Gotów, Lombardów i Węgrów, aby spustoszyły Italię. I wymazać z niej wszelką pozostałość po cesarstwie. Co zatem zrobili barbarzyńcy? Wymazali wszystkie pozostałości po cesarstwie. Innymi słowy, cesarstwo co? Upadło. A dalej pisze, okazało się, że pontyfikowie są sami jako wyłączne źródło porządku, pokoju, prawa i bezpieczeństwa. Kto zatem wypełnił tę pustkę? Pontyfikowie. Mówi dalej. I od czasu owego opatrznościowego oswobodzenia, ciekawe, znów to słowo oswobodzenie, kiedy przez boską interwencję opadły łańcuchy z rąk następcy świętego Piotra. Co zatem było przedtem problemem następcy Piotra? Że był on co? Był spętany, był powstrzymywany. Jednak przy najeździe barbarzyńców co się stało? Biskup Rzymu wykorzystał przewagę i łańcuchy spadły. Już nie był powstrzymywany. Oto co pisze dalej. Od czasu owego opatrznościowego oswobodzenia, kiedy przez boską interwencję opadły łańcuchy z rąk następcy świętego Piotra, jak nigdy przedtem, że pan nie panował w Rzymie żaden inny suweren, oprócz namiestnika Jezusa Chrystusa. Czyż to nie jest znacząca wypowiedź? To mocna wypowiedź. Jeszcze jedna, ta jest na stronach 11-13 tej samej książki. Doczesna władza namiestnika Jezusa Chrystusa. Mówi on, ono, to jest papiestwo. Czekało na taki czas, aż Bóg zerwie jego więzy. Co zatem musiało się stać? Więzy musiały zostać zerwane. I zostanie oswobodzone ze swego poddaństwa wobec władzy państwowej. Czemu mogli zostać zwolnieni od poddaństwa wobec władzy państwowej? Ponieważ Cesarstwo Rzymskie, co? Przestało panować. Upadło. Nie było już więcej żadnego cesarza. Pisze dalej. Ono czekało na taki czas, że aż Bóg zerwie jego więzy i zostanie oswobodzone ze swego poddaństwa wobec władzy państwowej i osadzone na tronie nad własnością swej doczesnej suwerenności. Kto zatem był powstrzymującym? Powstrzymującym było co?
Cesarstwo Rzymskie. A gdy Cesarstwo Rzymskie zostało usunięte z drogi, wtedy moc Antychrysta mogła wypełnić pustkę. Mogło zająć miejsce imperium, które istniało wcześniej. Zapytam was teraz, czy był na to wyznaczony specyficzny czas? Zdecydowanie. Czy jest proroctwo, które mówi, kiedy dokładnie ta potęga powstanie i kiedy dokładnie ona upadnie? Czy pamiętacie, jak studiowaliśmy o małym rogu? Jak długo miał rządzić mały róg? Czas, czasy i połowę czasu. Apokalipsa 13 również mówi, właściwie to rozdział 13 mówi, że będzie on rządzić przez 42 miesiące. Apokalipsa 12 mówi, że to potęga będzie rządzić przez 1260 dni, czyli lata. Czy był za ten specyficzny czas, kiedy ta potęga miała się objawić? Zdecydowanie. Zauważcie teraz, co apostoł Paweł mówi dalej. 2 Tesaloniczan 2:6. Jest napisane, a teraz wy wiecie, co go powstrzymuje. Raz jeszcze widzimy, że on nie identyfikuje powstrzymującego. On mówi, a teraz wy wiecie, co go powstrzymuje. Aby się on mógł objawić kiedy? W swym własnym czasie. Czy Bóg ustanowił czas, kiedy on miał się objawić? Zdecydowanie. Daniela 7 podaje chronologię, kiedy miał się on objawić. Będzie to wtedy, kiedy cesarstwo się rozpadnie. Pojawi się 10 rogów, a potem objawi się mały róg. Innymi słowy, miał nadejść jego czas. Przejdźmy teraz do 2 Tesaloniczan 2:7. Czy ta moc chciała się już objawić za dni Pawła? Zdecydowanie. Czy jest to zatem jakiś antychryst z przyszłości, który zasiądzie w odbudowanej świątyni w Jerozolimie? Zdecydowanie nie, ponieważ chciał on objawić swoją moc już za dni apostoła Pawła. Zatem już istniał, jego duch istniał za dni apostoła Pawła. Zwróćcie uwagę na 2 Tesaloniczan 2:7. Paweł nadaje temu systemowi nową nazwę. Pisze on, gdyż tajemnica czego? Bezprawia już działa. Czy zwróciliście uwagę, że poprzedni został nazwany człowiekiem czego? Grzechu. Tu zaś jest nazwany tajemnicą czego? Bezprawia. Czy to odstępstwo będzie mieć cokolwiek wspólnego z Bożym prawem? Zdecydowanie. Czym jest grzech? Przestępstwem prawa, prawda? To bardzo ciekawe, że te dwa słowa, które są użyte w 2 Tesaloniczan 2, grzech, człowiek grzechu i tajemnica bezprawia, to są dokładnie te same dwa słowa, jakie użyte są w pierwszym liście Jana 3:4, gdzie napisane jest, grzech jest bezprawiem. A zatem ta moc zaatakuje Boże prawo. Oczywiście nie będzie to otwarty, bluźnierczy atak. Będzie to zakamuflowany atak przeciwko Bożemu prawu. Jest napisane w Daniela 7:25 i będzie zamierzał co? Zmienić Boże prawo. W ten właśnie sposób zaatakuje Boże prawo. Jest zatem napisane, gdyż tajemnica bezprawia już działa. Mówi apostoł Paweł, nawet w jego dniach. Jak tylko on, słuchajcie uważnie, on, który teraz co? Który teraz powstrzymuje, będzie to robił, dopóki on nie zostanie usunięty z drogi. A chrześcijanie mówią, widzicie, znowu jest on. To oznacza indywidualną osobę. Bo jest tu jasno i wyraźnie napisane. On, który teraz powstrzymuje, dopóki on nie zostanie usunięty z drogi. Tak naprawdę to jest bardzo słaby argument, że zaimek osobowy on oznacza indywidualną osobę. Ponieważ chcę wam pokazać w liście do Rzymian 13, że można odnieść się do cesarstwa rzymskiego również z męskim zaimkiem osobowym. Przeczytajmy Rzymian 13:4. Paweł pisze tu o cesarstwie rzymskim i zwróćcie uwagę, co mówi. Nie chodzi jakiegoś konkretnego władcę cesarstwa rzymskiego, pisze on, gdyż jest on. Czym? Sługą Boga dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz zło, bój się, gdyż nie nosi on miecza na próżno. Gdyż jest on sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło. Jeśli przeczytacie kontekst tych wersetów, to jest tu mowa o władcach i sędziach Rzymu.
Nie ma tam mowy o jakimś konkretnym sędzi czy konkretnym cesarzu. Jest tam po prostu mowa o tym, że Cesarstwo Rzymskie ma utrzymywać pokój i cywilny porządek. Zwróćcie uwagę, że trzy razy w tym ustępie zaimek osobowy męski w liczbie pojedynczej on użyty został dla opisania Cesarstwa Rzymskiego. Skoro zatem on tutaj może się odnosić do Cesarstwa Rzymskiego, to dlaczego powstrzymujący, także opisany zaimkiem osobowym on, nie może też odnieść się do Cesarstwa Rzymskiego? Rozumiecie mnie? Czy wiedzieliście, że Biblia naucza, że ta potęga miała nie tylko rządzić w przeszłości, ale że ta potęga będzie także rządzić w przyszłości? Biblia mówi, że przy końcu swego pierwszego etapu otrzyma ona śmiertelną ranę. Ale potem ta śmiertelna rana będzie co? Jej śmiertelna rana będzie uleczona. Przeczytajmy teraz ponownie 2 Tesaloniczan 2, 7, a potem przejdziemy do owego aspektu uleczenia śmiertelnej rany już za parę chwil. Werset 7 mówi, gdyż tajemnica bezprawia już działa. Jak tylko on, który teraz powstrzymuje, będzie to robił, dopóki on nie zostanie, co? Na co wskazuje to wyrażenie usunięty z drogi? To jest wtedy, jak ktoś mówi, dobra, to ja się usunę, a ty sobie tu wejdź. Nie. Ktoś musi co? Usunąć go z drogi. Kim byli ci, co usunęli Cesarstwo Rzymskie z drogi? Najazdy barbarzyńców usunęły Cesarstwo z drogi. A barbarzyńcy najechali, ponieważ Konstantyn przeniósł stolicę cesarstwa na wschód. Na skutek czego zachodnie Cesarstwo Rzymskie było bardzo osłabione. Wspomniałem już, że moc tej potęgi ponownie będzie widoczna. Innymi słowy, jej śmiertelna rana, którą otrzymała w roku 1798, kiedy papież został uwięziony i zmarł na wygnaniu we Francji, zostanie uzdrowiony z tej rany i ponownie będzie rządzić. Przeczytam wam teraz bardzo znaczącą wypowiedź, której autorem jest Malachiasz Martin. Pozwólcie, że wyjaśnię teraz, kim był Malachiasz Martin. Był on rzymskokatolickim księdzem jezuitą. Zmarł kilka lat temu. Był on również egzortystą. On to napisał bardzo znaną książkę Klucze tej krwi. Jednak to stwierdzenie z Christianity Today jest naprawdę bardzo interesujące. Wiecie, papiestwo utraciło swoją władzę w roku 1798, co było kulminacją rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska rozpoczęła się w roku 1789 i trwała aż do roku 1798. Uwięzienie papieża było punktem kulminacyjnym ducha rewolucji francuskiej. To właśnie wtedy papieństwo traciło swą możliwość wykorzystywania władz cywilnych świata dla realizacji własnych celów. Zobaczcie, co teraz Malachiasz Martin ma do powiedzenia w artykule z Christianity Today z 21 listopada 1986 roku. Mówi on, przez ponad 1500 lat Rzym, chodzi mu o papiestwo. Rzym starał się, jak to tylko możliwe, trzymać silną ręką każdą lokalną społeczność na całym szerokim świecie. Co robiło papiestwo według niego przez ponad 1500 lat? Starało się, jak tylko to było możliwe, trzymać mocną ręką każdą lokalną społeczność. A potem pisze to, ogólnie mówiąc i przyznając, że były pewne wyjątki, taki był rzymski punkt widzenia. Jaki był rzymski punkt widzenia? Aby starać się, jak to tylko możliwe, trzymać mocną ręką każdą lokalną społeczność na całym szerokim świecie. To był rzymski punkt widzenia. Teraz uwaga, ogólnie mówiąc i przyznając, że były pewne wyjątki, aż 200 lat braku aktywności zostało, co? Narzucone papiestwu. Przez kogo? Przez główne świeckie potęgi świata. Czy ta moc znów stała się powstrzymywana? Czy po otrzymaniu śmiertelnej rany znowu stała się powstrzymywana? Kto ją powstrzymał? Główne co? Świeckie potęgi świata. Zapytam was teraz, co musi się stać, aby ta rana została uzdrowiona? Ta potęga musi raz jeszcze być w stanie rządzić świeckimi potęgami świata. Jesteście ze mną? Innymi słowy, musi być w stanie używać władz cywilnych świata, aby realizować swe cele. Co jest w tym interesujące? Te słowa napisane zostały w roku 1986 i mówi w nich aż 200 lat, aż do owego momentu braku aktywności zostało narzucone papiestwu.
Cofnijmy się zatem o 200 lat, od roku 1986, ponieważ jest to okres braku aktywności według niego, narzucony przez główne świeckie potęgi świata. Gdy się cofniecie, to co otrzymacie? Dojdziecie do roku 1786. A to jest bardzo blisko czego? Okresu śmiertelnej rany i rewolucji francuskiej. Zapytam was zatem, co odebrało władzę rzymskokatolickiemu papiestwu według tego rzymskokatolickiego teologa? Była to rewolucja francuska, kiedy to papież został wzięty jako jeniec. On mówi, odtąd główne świeckie potęgi świata narzuciły temu systemowi co? Brak aktywności. Przeczytam wam teraz wypowiedź Ellen White. To zdumiewająca wypowiedź. Znajduje się w Wielkim Boju, strona 564. Pisze ona, że przeszkody znowu zostaną usunięte. Oto co ona pisze. Niech tylko ograniczenia, zwróćcie uwagę na słownictwo, niech tylko ograniczenia narzucane obecnie przez świeckie rządy zostaną usunięte, a Rzym zostanie przywrócony do swej poprzedniej potęgi. A rychło nastąpi ożywienie jego dawnej tyranii i prześladowań. Czy rozumiecie tę wypowiedź? To bardzo mocna wypowiedź. To, co ona tu mówi, to, że papiestwo ma śmiertelną ranę, mówi, że musi zostać na nowo przywrócone, a wtedy rychło nastanie ożywienie. Ale żeby zostało ożywione, musi być jakie? Nieaktywne. A co doprowadzi do jego ożywienia? Usunięcie z drogi czego? Ograniczeń narzucanych przez kogo? Przez świeckie rządy świata. W Wielkim Boju na stronie 581 pisze ona: celem Rzymu jest ponowne ustanowienie swej władzy. Nie można ustanowić na nowo czegoś, co nie było ustanowione już wcześniej. Ponowne ustanowienie swej władzy, odzyskanie jego utraconej supremacji. A teraz pisze, jak do tego dojdzie. Niech tylko w Stanach Zjednoczonych zostanie raz ustanowiona zasada, że Kościół ma prawo używać lub kontrolować władzę państwową, że przestrzeganie świąt religijnych może być narzucone przez świeckie prawo. Krótko mówiąc, że władza Kościoła i państwa może panować nad sumieniem, a triumf Rzymu w tym kraju jest pewny. Przeczytam wam teraz wypowiedź reformowanego teologa. Faktycznie cytuje on Ayn Rand. Ta kobieta była pisarką, filozofem, dramaturgiem, scenarzystką. Wszechstronnie utalentowana osoba. Zwróćcie uwagę na to, co napisała w roku 1967. Kościół katolicki nigdy nie porzucił nadziei na nowo ustanowienie średniowiecznej Unii Kościoła i Państwa. Z globalnym państwem i globalną teokracją jako jego ostateczny cel. Rzymski Kościół-Państwo to hybryda. Potwór złożony z władzy eklezjalnej i politycznej. Jego myślą polityczną jest totalitaryzm. A kiedykolwiek miał on możliwość stosowania swoich zasad, rezultatem tego były krwawe represje. Jeśli w przeciągu ostatnich 30 lat złagodził swoje roszczenia do pełnej supremacji nieodpowiedzialnej władzy i zamordował nieco mniej ludzi niż poprzednio, to takie zmiany jego zachowania nie wynikają ze zmiany jego idei, ale z powodu zmiany okoliczności. Czym są te okoliczności? Powstrzymywanie przez świeckie władze świata. Rządy nie pozwalają mu panować nad nimi, tak jak było w średniowieczu. Pisze ona dalej, jednakże rzymski kościół papiestwo w XX wieku jest instytucją zdrowiającą ze śmiertelnej rany. A dalej pisze ona, jeśli i kiedy, usunąłbym to jeśli, bo to raczej kwestia kiedy, ale mówi ona, jeśli i kiedy odzyska on swą pełną moc i władzę, narzuci reżim dużo bardziej złowrogi niż ta planeta kiedykolwiek widziała. Czy przeszkody zostaną usunięte? Zdecydowanie. Co było przeszkodą w czasach apostoła Pawła? Rządziły władze świeckie, a władze religijne były spętane. A co się stało, gdy świecka władza została usunięta? Łańcuchy opadły. Co się stało w roku 1798? Kajdany ponownie zostały nałożone przez cywilne władze świata. Kiedy kajdany opadną ponownie?
Kiedy świeckie władze świata wycofają się i powiedzą, będziemy robić to, co ty powiesz, że mamy robić. To takie proste. Biblia mówi nam także, czego dotyczyć będzie ostateczny bój. To jest człowiek grzechu. To jest tajemnica bezprawia. Bój czasów końca dotyczyć będzie świętego prawa Boga. Oto dlaczego Apokalipsa 12:17, bardzo znany werset w kręgach adwentystycznych, mówi: I smok rozgniewał się na kobietę i odszedł, aby wszcząć wojnę przeciwko reszcie jej potomstwa, które co? Które przestrzega przykazań Bożych i ma świadectwo Jezusa Chrystusa. Szatan nienawidzi tych, co przestrzegają przekazania, podobnie jak człowiek grzechu, który jest przedstawicielem tajemnicy bezprawia, która twierdzi, że ma władzę do zmiany świętego Bożego prawa. Czy istota ludzka może zmienić święte Boże prawo? Zdecydowanie nie. Przy okazji większość ataków na Boże prawo to ataki na pierwszą tablicę prawa. Biblia mówi, że ta potęga będzie zasiadać w świątyni Boga, podając się za Boga. Czy łamie on pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał żadnych innych bogów przede mną? Czy wzniesie on posąg i rozkaże wszystkim oddawać cześć temu posągowi? Czy to ma coś wspólnego z drugim przykazaniem? Nie uczynisz sobie żadnej podobizny rzeźbionej? Zdecydowanie. A co z trzecim przykazaniem, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno? Czy ta potęga bluźni imieniu Bożemu, twierdząc, że posiada władzę i prerogatywy Boga? Tak. Czy ta potęga atakuje święty Boży Sabbat, twierdząc, że ma prawo zmieniać sobotę na niedzielę? Tak. Innymi słowy, ostateczny atak jest przeciwko pierwszej tablicy świętego Bożego prawa. W pierwszym rzędzie, bo w drugim rzędzie przeciwko drugiej tablicy prawa. Biblia przepowiada zdumiewające rzeczy. Jakie mają stać się w przyszłości? Jak tylko ta potęga odzyska swą władzę oraz swój tron. Jak powiedziała Ayn Rand, narzuci reżim dużo bardziej złowrogi, niż ta planeta kiedykolwiek widziała. I zrobi to nie tylko przy użyciu siły, ale też przez zwiedzenie. Kontynuujemy nasze studium. 2 Tesaloniczan 2:9. Jest tu napisane, a przyjście? Wiecie, co to jest za słowo przyjście? To słowo paruzja. Czy antychryst również będzie miał swoją paruzję? Czy będzie to mieć miejsce przed paruzją Chrystusa? Zdecydowanie, będzie mieć miejsce fałszywa paruzja antychrysta. To samo słowo jest użyte, jak studiowaliśmy wcześniej. Jest zatem napisane, a przyjście człowieka bezprawia. Ponownie nacisk kładziony jest na bezprawie. A przyjście człowieka bezprawia będzie według działania kogo? Szatana, z wszelką mocą, znakami i czym? Kłamliwymi cudami. Czy wszystkie cuda pochodzą od Boga? Wiecie, kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który należał do kościoła charyzmatycznego. I on powiedział, wy adwentyści macie prawdę, ale to my mamy ducha. A ja powiedziałem, my mamy prawdę, ale wy nie macie ducha. A on powiedział, co masz na myśli? Powiedziałem, Biblia naucza, że mamy oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Nie możemy czcić Boga w duchu bez prawdy i nie możemy czcić Boga w prawdzie bez ducha. One muszą iść razem. On odpowiedział, cóż, ale my mamy znaki i cuda i mówimy językami i mamy uzdrowienia i tego typu rzeczy. Ja odpowiedziałem, diabeł również. Dobrze, a teraz czytajmy dalej. Nie polegajcie na cudach i znakach, ponieważ diabeł potrafi podrobić oryginał. Oto, co znajdujemy w Dziejach 2:22. Dzieje apostolskie 2:22. Mowa jest tu o cudach, jakich dokonywał Jezus. Zauważyliście zapewne trzy słowa, jakie czytaliśmy w 2 Tesaloniczan 2:9. Jest tam napisane, że Antychryst przyjdzie z mocą, znakami i kłamliwymi cudami. Jest tylko jeden werset w całej Biblii, który używa tych trzech samych słów. Nie są one przetłumaczone tak samo, ale to są te same trzy słowa. Odnoszą się one do cudów, jakich dokonywał Jezus. Dzieje apostolskie 2:22. Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów. Jezusa z Nazaretu, męża uwierzytelnionego przez Boga wobec was, przez niezwykłe czyny, cuda i znaki, to są oryginalne, te słame trzy słowa, które Bóg czynił przez Niego pośród was, jak wy to sami również wiecie. Co zatem będzie robić Antychryst? Będzie dokonywał tych samych znaków i cudów, których dokonywał kto? Których dokonywał Jezus Chrystus. Z tym, że Antychryst będzie to robił w mocy szatana, jak czytaliśmy. Podczas gdy Jezus dokonywał ich w mocy kogo? W mocy Boga.
Faktycznie, to proroctwo mówi nam, że szatan podrobi powtórne przyjście Chrystusa. Zapytacie teraz, gdzie Biblia o tym mówi? Przejdźmy ze mną do Mateusza 24. Nie ma tego na waszej liście, dodałem to później. Mateusza 24, od 23 do 27. Przeczytamy to szybciutko. To już jest na samym końcu czasu ucisku. Zauważcie raz jeszcze niezwykłe czyny, cuda i znaki, poprzez które diabeł będzie usiłował zwieść ludzi. Jest tu napisane w wersecie 23. Jeśli wtedy ktoś wam powie, patrzcie, tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie w to, gdyż fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy powstaną i ukażą wielkie co? Znaki i cuda, aby zwieść, jeśli tylko możliwe, nawet kogo? Nawet wybranych. Patrzcie, o to wam przypowiedziałem. Teraz uważajcie, czy będzie ktoś, kto podrobi powtórne przyjście Chrystusa? Słuchajcie uważnie, werset 26. Dlatego jeśli powiedzą wam, patrzcie, on jest na pustyni, nie wychodźcie. Albo patrzcie, on jest w wewnętrznych komnatach, nie wierzcie temu. Gdyż jak błyskawica przychodzi od wschodu i błyska aż na zachód, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ellen White nazywa to prawie nieprzezwyciężonym omamieniem. Właściwie to przeczytam wam opis, jaki ona podaje, tego, co widziała w widzeniu, jak szatan podrobi powtórne przyjście Chrystusa. To jest w Wielkim Boju, strona 624. To jest raczej długi ustęp, ale bardzo ważny. Pisze ona, głównym momentem tego wielkiego dramatu zwiedzenia będzie chwila, kiedy sam szatan ukaże się ludziom jako Chrystus. Kościół długo czekał na przyjście Zbawiciela, jako na spełnienie swych nadziei. Teraz wielki oszust upozoruje, jakoby Chrystus już przyszedł. W różnych częściach świata szatan pojawi się wśród ludzi jako mesjanistyczna istota o oślepiającej jasności, przypominająca postać Syna Bożego, przedstawioną przez Jana w Apokalipsie. Chwała, jaka będzie go otaczać, przewyższa wszystko, co widziało dotąd jakiekolwiek ludzkie oko. W powietrzu zabrzmi radosny okrzyk. Chrystus przyszedł! Chrystus przyszedł! Jeśli wierzysz, że Jezus przyjdzie na tę ziemię, aby ustanowić tu swe królestwo na 1000 lat, to ulegniesz temu zwiedzeniu. Zobaczcie, co mówi dalej. Ludzie złożą mu hołd, padając przed nim, to są chrześcijanie, moi drodzy. A on podniesie nad nimi swe ręce, błogosławiąc ich. Jak kiedyś Jezus błogosławił swych uczniów, gdy jeszcze był na ziemi. Jego delikatny i miły głos będzie brzmiał jak piękna muzyka. Łagodnym i współczującym tonem wypowie niektóre miłosierne prawdy nieba, których kiedyś uczył Zbawiciel, uleczy choroby wśród ludzi, a potem w przybranej postaci Chrystusa będzie twierdził, że zmienił święcenie soboty na święcenie niedzieli i nakaże wszystkim czcić dzień, który on pobłogosławił. Stwierdzi następnie, że ci, którzy nadal święcą siódmy dzień, znieważają jego imię i nie chcą słuchać jego aniołów. Jak ich wysłał do nich ze światłem i prawdą, będzie to silne, prawie nieprzezwyciężalne omamienie. Interesująco, odnosi się ona tutaj do 2 Tesaloniczan 2, bo stamtąd pochodzi ten język. Będzie to silne, prawie nieprzezwyciężalne omamienie. Jak lud Boży pozna, że to nie jest prawdziwy Chrystus? Po dwóch rzeczach. Po pierwsze, musimy wiedzieć, jak Jezus ma przyjść. Wiecie, słyszałem raz kaznodzieja, adwentystycznego kaznodzieja, który powiedział, nie obchodzi mnie, jak Jezus ma przyjść, obchodzi mnie tylko, że On ma przyjść. Powiem wam coś, jeśli nie wiesz, jak On ma przyjść, to przypuszczalnie zaakceptujesz tego niewłaściwego. Ponieważ musimy wiedzieć, jak On przyjdzie, to pierwsza rzecz. A druga, to, że musimy wiedzieć, czego Biblia naucza. Zauważcie, co mówi ona dalej. Jednak lud Boży nie będzie zwiedziony. Nauki tego fałszywego Chrystusa nie będą w zgodzie z Pismem Świętym. Z czym zatem wszystko musimy porównywać? Z Pismem Świętym. Wygłasza on swoje błogosławieństwo nad czcicielami bestii i jej obrazu. Czyli nad tą grupą ludzi, o których Biblia oznajmia, że na nich zostanie wylany czysty gniew Boży. A dalej ona pisze nie tylko o tym, że jego nauki nie będą zgodne z Biblią, ale mówi również o sposobie, w jaki Jezus przyjdzie. Ponadto szatan nie będzie mógł podrobić sposobu przyjścia Chrystusa. Zbawiciel ostrzegł swój lud przed oszustwem w tej kwestii, przypowiadając dokładnie sposób swego powtórnego przyjścia, gdyż powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i ukażą wielkie znaki i cuda, aby, jeśli to możliwe, zwieść nawet wybranych.
Dlatego jeśli powiedzą wam, patrzcie, on jest na pustyni, nie wychodźcie. Patrzcie, on jest w wewnętrznych komnatach, nie wierzcie temu. Gdyż jak błyskawica przychodzi od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Nie ma żadnych możliwości, aby podrobić takie przyjście. Będzie ono widziane przez wszystkich ludzi na całym świecie. A zatem każde oko ujrzy go jednocześnie. Nie proście mnie, abym to wyjaśnił naukowo. Ale Biblia tak mówi, a ja w to wierzę. I nie dotknie on ziemi. On będzie ponad ziemią, a my zostaniemy zgromadzeni do Niego. Tak powiedział w wersecie pierwszym. To nie On zgromadzi się do nas, ale my do Niego, a wtedy zabierze nas do domu Jego Ojca. Zatem jeśli przychodzi ktokolwiek, kto wygląda jak Chrystus i dokonuje cudów i chodzi po ziemi i mówi piękne rzeczy, jakie mówił Jezus, on chodzi po ziemi, więc to nie jest Chrystus. A my mamy nawet nie wychodzić i nie patrzeć. Kończy ona swą wypowiedź słowami. Tylko ci, którzy pilnie studiowali Pismo Święte i którzy przyjęli miłość prawdy, będą mieć ochronę przed tym potężnym zwiedzeniem, które zniewoli cały świat. Przez świadectwo Biblii wykryją zwodziciela w jego przebraniu. Jak ważne jest studiowanie Biblii i wzmacnianie umysłu Pismem. To kwestia życia lub śmierci, a Kościół odszedł daleko, daleko od Pisma, usprawiedliwiając wszelkiego rodzaju praktyki sprzeczne z Pismem w imię kultury. To nie kultura dyktuje nam, w co mamy wierzyć i co praktykować. To święte Boże Słowo dyktuje chrześcijanom, co powinni robić, co powinni mówić, gdzie powinni iść, co powinni jeść, kiedy oddawać cześć i jak oddawać cześć. Bóg dał wskazówki co do wszystkich tych spraw. Przejdźmy do wersetu 10, bo czas nam ucieka. 2 Tesaloniczan 2:10. Dlaczego większość ludzi ulegnie zwiedzeniu? Słuchajcie uważnie. Jest napisane, że Antychryst przyjdzie z wszelkim nieprawym zwiedzeniem pośród tych, którzy giną. Dlaczego giną? Słuchajcie. Ponieważ... Oto powód, dlaczego oni giną. Ponieważ nie przyjęli czego? Miłości prawdy, aby mogli być zbawieni. Jak ważne jest, aby znać prawdę i podążać za prawdą. To kwestia życia lub śmierci, drodzy. A gdzie znajdziemy prawdę? Na CNN? Cóż, czasami prawda bywa na CNN. Ale może w New York Times? Albo w tym, co mówią nam kaznodzieje? Może. Trochę prawdy. Ale gdzie znajdziemy absolutną i nierozcieńczoną prawdę? W Słowie Bożym. Jest więc napisane, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby mogli być zbawieni. Jezus powiedział w Jana 17:17, poświęć ich w prawdzie Twojej, to znaczy uczyń ich świętymi w Twojej prawdzie. Twoje Słowo jest prawdą. Przy okazji Biblia mówi nam, że prawo Boże jest prawdą. Psalm 119, 142 mówi, Twoja sprawiedliwość jest wieczną sprawiedliwością, a Twoje prawo jest czym? Twoje prawo jest prawdą. Co zatem będzie kwestią sporną w czasach końca? To bardzo proste. Czy jesteś posłuszny przykazaniom Boga, ponieważ Go kochasz? Czy jesteś gotów nawet umrzeć, aby być lojalnym Bogu? Nie jako legalista, ale jako ktoś, kto kocha Jezusa tak bardzo, że nie będzie chciał zgiąć kolana przed kimkolwiek innym, przed bestią ani jej obrazem, ani nie przyjmie jego znamienia, ponieważ twoja miłość do Jezusa jest na pierwszym miejscu. To właśnie będzie kwestią sporną, tak jak Szedrach, Meszach i Abednego. Dla nich bycie lojalnymi Bogu i nieoddanie pokłonu posągowi, który wzniósł Nebukadnesar, było dużo ważniejsze niż ich własne życie. Żyli oni każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Chciałbym zakończyć, czytając wersety 11 i 12. Biblia mówi, że ponieważ nie przyjęli oni miłości prawdy, aby mogli być zbawieni, to coś się stanie. Jest napisane, a Bóg ześle na nich. Biblia przypisuje Bogu to, na co Bóg pozwala. Rozumiecie to? To nie tak, że Bóg zwodzi ludzi.
to ci ludzie nie chcą przyjąć miłości prawdy, więc Bóg mówi, nie będę was zmuszał do prawdy, po prostu się wycofam. A gdy Bóg się wycofuje, wtedy ludzie ulegają zwiedzeniu. Czy rozumiecie, o czym jest tu mowa? To nie Bóg omamia ludzi albo zwodzi ludzi, bo Bóg nikogo nie zwodzi. On chce, by wszyscy byli zbawieni. Jest zatem napisane, i z tego powodu Bóg ześle na nich silne omamienie. Innymi słowy, pozwoli im na to, aby byli omamieni. Także uwierzą w kłamstwo. Słuchajcie teraz uważnie. Nie chodzi o to, że uwierzą oni w jakieś kłamstwo. Słowo kłamstwo ma tutaj przedimek określony di. Do jakiego kłamstwa się to odnosi? Według kontekstu, co jest tym kłamstwem? Podrobione co? Podrobione powtórne przyjście Chrystusa. Tak, że uwierzą w kłamstwo. Innymi słowy, w podrabianą paruzję. Zatem, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, uwierzą w kłamstwo. Słowo kłamstwo to jest tutaj słowo pseudos, co oznacza fałszywy, podrabiany. Tak, że uwierzą w kłamstwo, dylai, aby oni wszyscy mogli być potępieni. Którzy, raz jeszcze ta sama idea, którzy nie uwierzyli czemu? Prawdzie. Lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Drodzy, jedynym standardem, któremu możemy na tym świecie ufać, jest Słowo Boże. Nie nauka, nie filozofia, nie historycy. Nie, żeby nie mieli choć trochę prawdy, bo musimy porównywać to, co mówią, z Biblią. Jednak ostatecznym autorytetem, przez który wypróbujemy wszystko na tym świecie, aby określić, czy jest to prawdziwe, czy fałszywe, jest to absolutny standard świętego Słowa Bożego. Tak jak to powiedział Jezus na górze kuszenia, diabeł użył wszelkiego rodzaju pokus, usiłując skłonić Jezusa do grzechu. Ale za każdym razem, gdy diabeł przychodził do Jezusa, to Jezus nie mówił, cóż, nie sądzę, abyś miał rację w tym, co mówisz. Albo wiecie, to chyba nie jest w porządku. Albo jakoś tego nie czuję. Albo to nie brzmi zbyt dobrze. To nie był standard, jakiego używał Jezus. Za każdym razem, za każdym z trzech razów, gdy przychodził diabeł, Jezus mówił, co? Napisano. Człowiek nie będzie żyć jedynie chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Modlę się, abyśmy podjęli decyzję, by żyć każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych, bez względu na koszt. Gdyż jaką korzyść ma człowiek, jeśli pozyska cały świat, a straci swą duszę?